Brando, witam cię drogi widzu bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gameplayu Prey, z gry, która ciągnie się na tym kanale już od jakiegoś czasu, ale skoro się ciągnie, to znaczy, że przejawiam jakiekolwiek chęci do tego, żeby ją znowu nagrywać, bo po prostu chcecie ją oglądać. Witam was bardzo serdecznie raz jeszcze w gameplayu, w którym ostatnio, jeżeli oczywiście pamiętacie... No witam, cześć, cześć. Przeskanowaliśmy ostatnio te cztery fantomy i pozyskaliśmy z nich moc. Takie to była siła kinetyczna, czy jakiś promień, którym mogliśmy strzelać. No moje nieszczęście, jeszcze nie potrafię tego wykorzystać. Bynajmniej nie wiem, jak to się robi. Patrzcie, tu jest uderzenie kinetyczne. Okej, to trzeba gdzieś ustawić. Na piątce, na szóstce ustawimy. Dobra. I teraz jak dajemy szóstkę? To on będzie tym pizgał. Patrzcie. Wow! To ja tak umiem? Zapamiętam. To jest ta żółta strzała, którą fantomy nas zwykle torturowały. Pamiętacie, nie? Problem z tym, że... dostajemy te moce w zamian za coś. Mianowicie wszystkie wieżyczki i cały sprzęt ludzki zaczyna postrzegać nas jako wrogów, bo jesteśmy... mamy w sobie część fantoma, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek naszym głównym celem jest dostać się do działu Goods. To jest jakiś szyb czy coś takiego, po to, żeby koniec końców zniszczyć stację. Więc po prostu grajmy. Labs A. Co my tu mamy za miejscówkę? Skrzynia, no to w sumie jest słaba miejscówka. Masz tam coś ze skrzynią? Nie, pusto. To pachnie tak, jakby chciało, żebyśmy tu weszli, nie? Chyba mamy tu wejść, tak jakby. Albo nie? Sobie teraz już nie wiem, czekajcie. On chce, ale zobaczcie. Wiem, jak to zrobić. Patrzcie. Wow, co? No ej, wiesz tam skocz. Wiedziałeś, skocz tam. Dobra. Jeszcze nie, ale mam inny pomysł na to, żeby tam wejść. Skoro nie da się tam wejść tak od razu, to znaczy, że tylko i wyłącznie, że... jakby to nie jest miejscówka, która jest konieczna do tego, żeby wygrać grę. To znaczy, odwiedzenie jej nie jest konieczne, żeby wygrać grę. Czyli tam będą, wiecie, jakieś tam fajne rzeczy w postaci, nie wiem, amunicji. Takie, wiecie, niby pierdoły, ale bez nich w sumie byłoby ciężko, nie? Stoję na nich. I patrzcie to teraz. Mamy turbo. Ustawmy to jeszcze bliżej w każdym razie. Wyszedłem z założenia, że odcinki będę jednak robił troszeczkę dłuższe. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, ponieważ tak patrzyłem na to, ile seria Prey trwa. Jednak chciałbym ją przed grudniem skończyć, także wiecie, jak to wygląda. No po prostu muszę się skupić, żeby to było krócej. Bo w grudniu mam dla was oczywiście już inne plany, o których dowiecie się na dniach, jak tylko to będzie w miarę gotowe. Tak jak to było z serią Prey, bo myślę, że wam się to spodobało, że nagrałem sobie to wcześniej i mieliście to na czas, nie? No, patrzcie, już było blisko. Ale on się tam chyba nie może nawet złapać. Dobra, straciliśmy tylko czas. Koniecznie musiałem to zrobić. To jakiś robot. Labs B. No, a tu są schody, tak? Tu można było zostawić schody. Dobrze, zapamiętam to sobie. Taki kurde cwany jesteś. Proszę bardzo. Strzelba, przeładuj i elo. Dzień dobry. Atrium. Jesteśmy w Atrium. Atrium to jest przecież miejsce, gdzie jest Alex. O kurde, patrzcie, nie wiedziałem, ale zarąbiście. Bardzo fajnie, że nam się to udało, ojejku, wejść. Skanuj go, bo on strzeli do mnie. Ukończony. Wrażliwość na wszystko, dobra. Aha, ja namierzam Mima teraz, który jest tu ukryty, ale jeszcze udaje, że go nie widzę. Skan ukończony. Dobra, weź to zdejmij z głowy. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. No pokaż, co my tam mamy. Energia? Nie. To? Nie. Telepatia? Nie. Czyli wszystko, jak na razie wiecie, kręci się wokół energii i tego, że mamy ją mieć i nam to wystarczy, więc elo. Ta wieżyczka będzie ładowała do mnie? Powinna ładować do niego, no ale dobra. No zniszcz go, dzięki. Ja wiem, że jeszcze nie jestem... Odrzesz hul, chodź tu, to jest fantom. Nie ten przycisk.
Zabij Mima, dobrze, zabiję Mima. Jak tu wyjdzie, to go tak pierdyknę tym żółtym promieniem, patrzcie to. Hej, poczuj to! Ej, chyba zepsułem wieżyczkę. Nieważne. Mamy strzykawę gdzieś, psioniczną mamy, dobra. Napełnione, napełnione. Teraz tak, to by trzeba było zgasić, bo mimo tego, że ja tych mocy używam, to raczej odporny na nie nie jestem. Poczuj to! Widzisz, jak to bolało całą grę? Co to było? Kim jesteś? O, psioniczna strzykaweczka, bardzo mi się to podoba. Naboje 9 mm, też świetnie. Mimika tyfonów, to wiecie, standardowo, nie? Chcecie, to sobie poczytajcie, ja to przewijam. Szkoda naszego czasu na coś takiego. Maile. Nadzór prewencyjny, nic nie wyskakuje. Encefalektomia też nic nie wyskakuje. A to znaczy, że nic ważnego tutaj nie ma. Strzelba w dłoń, bo wiemy, że się przydaje. Dobra, tu nie wejdziemy chyba. Gra generalnie nie chce, żebyśmy tu weszli. Kluczem, bo szkoda amunicji. Strzelba w dłoń i elo. Biometryka behawioralna, czyli badanie zachowań substancji obcych i tak dalej, nie? Czyli takie laboratorium testowe, coś na szczurach. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale neuromodów mamy teraz mnóstwo. Zobaczcie, ile tego nam narosło. Mieliśmy przecież 1-2, nie mogliśmy ich zebrać, a teraz mamy 6. I to takie w sumie, co z nimi zrobić, nie? Ja myślę, czy nie zainwestować, słuchajcie, w hakowanie, bo hakowanie nam się naprawdę może przydać. Wabik na tyfony, znów, który nie działa zresztą, to już sprawdziliśmy razy. Co to jest? Au. Czy to nie fascynujące? Te złote włókna wyglądają niemal niebiańsko. No wyglądają, a co to jest? Jak zastygłe światło. Tyfony tkają je z niczego. Pytanie brzmi, w jakim celu? Wysunęliśmy wiele teorii, ale bez rozstrzygnięcia. Póki co. Morgan, gdybym tylko mógł na ciebie liczyć. Nie teraz, gdy jesteś w tym stanie, ale tak jak kiedyś. Wiem, że razem byśmy to rozwikłali. Ja mu nie ufam, to jest zdradziecka świnia. On mnie kiedyś zdradził i teraz kurde chce pomocy nagle. No elo, sorry gościu, trzeba było myśleć wcześniej, jak mnie krzywdziłeś, zamknąłeś i oszukiwałeś. No, pierwszy odcinek zobaczcie, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Czyli tutaj badają zachowanie tyfonów i to, że one tkają jakąś złotą nić, aczkolwiek jak to się ma do gry, to nie mam pojęcia. A tu co, możemy coś testować? Zobaczcie. Przycisk, przycisk, przycisk. Pewnie tu uwalniamy ich. Drzwi zamknięte to są, żeby nam nie wylazły zaraz. Transmitter fali negacyjnej. Nie pamiętam, co to było za bardzo. Aha, chyba to, że wyłączało ich umiejętności. No dobra, przycisk. Wow, wow, się wystraszyłem aż. Możemy jakoś go zabić? Przeskanujmy na pewno. Skan ukończony. Potrzeba okay. Więcej obiektów badawczych. Wrażliwość na ładunki EM. Tam jest wejście. Pewnie jest, tylko jest teraz zastawione, nie? Większy mim. To jest generalnie pole siłowe, więc myślę, że nie mamy się co martwić. Drugie też uwolnimy. A trzeciego jeszcze nie możemy. Ciekawe czemu. Pewnie dlatego, że drugi się uwalnia, tak? O, patrzcie. O, skubany! Ogarnijcie to! On zamienia, przybiera formę tego, jaki przedmiot zobaczy. Okej, skąd to zdjęcie wziąłeś, stary? Pewnie zobaczył mnie i wiecie, nauczył się. Aczkolwiek nie wiem, czy pamiętacie, był taki odcinek na początku, chyba drugi bodajże, w którym postawili mnie w pustym pomieszczeniu, gdzie było krzesło i mówili mi, ukryj się. Oni testowali mnie jako mima. Czy wiecie, ja mam sobie te cechy mima, które powiedzą mi, że mam się zamienić w krzesło. Ja już wtedy byłem po odtrutce i tego mima w sobie nie miałem, czyli pewnie tych neuromodów, które właśnie teraz instalujemy, czyli kółko się zamyka. I wtedy byłem zdrowy, ale coś czuję, że no, zmierza to w jedną stronę. A co będzie tutaj? Jakiego tam... Ty jesteś dziki, tak? Tu nie masz nic, dobrze. No to niech tak zostanie. A możesz zmienić się we mnie? Zmień się we mnie, stary. Nie, tak się nie da. Znaczy wiecie, pewnie uwolnić się go da, nie? Dobra. Po prostu idźmy dalej, bo szkoda trochę czasu. Cały czas mamy 23 lutego. Organ tyfona, wiecie, wszystko się przyda, nie? Jakieś probówki wypełnione. Blam, 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 blam. Laboratorium. W
W ogóle nie widziałem was, nie? O shit. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Jakich obiektów? Daj mi go zabić. Jesteś tym? Nie? Kim jesteś? Uciekł, tak? O, ja pierdzielszczań. Widzisz, jak to fajnie? Teraz tam będę jak tłuk. Aczkolwiek, słuchajcie, nie, doładujemy się i ja nie będę tego zużywał. Bo ja mogę je spokojnie zabić za pomocą strzelby, a tego mi szkoda trochę, bo nie wiadomo, kiedy mi się to przyda znowu. Tu jest gdzieś tyfon. Notatka? Byłeś tyfonem, prawda? O, ty oszuście. Słuchajcie, ja będę chodził z pistoletem, bo coś czuję, że tą strzelbę to ja szybciej zużyję, niż ją zrobiłem. Notatka. Nie mim. Aha, i zobaczcie, wszystko ewoluowało w przedmioty, które były podobne. I oni pisywali tylko te, które są jakby bezpieczne, wiecie, sprawdzone. Ale tego nie pisali. I co, on jest mimem? No nie jest mimem przecież. Tu kwitną mimy. Not a mimic. Not a mimic. Ciekawe, interesujące, naprawdę. Not a mimic, not a mimic. Dobra, dobra, dobra. O, tu są odpady do recyklingu. Chodź tu. Chodź, taty. Dobra, dwa strzały i leży. I właśnie to jest bardziej, wiecie, energooszczędne, nie? Bo nie zużyjemy aż tyle amunicji, a on i tak padnie i tak. Części zamienne. Bardzo mnie to cieszy. Znów części zamienne. Widzicie, czyli opłacało się tu wejść jak najbardziej, nie? Tu notatki wszędzie, noty mimik. No to wszystko wiemy. Jakieś ryby, zdechłe wszystko, przetworzy się, jak nie zjem, spokojnie, wszystko po kolei, wiecie. Oj, 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 oj. Gdzie jesteś, misio? O, ten mnie ładnie sponiewierał, patrzcie. Przywłaszczymy dwie apteczki. Ja tęsknię za moim robotem leczącym, naprawdę, on mi tak pomagał, ja nie musiałem w ogóle aptek zużywać. Not a mimic, not a mimic, tam była szalka Petriego do podniesienia jeszcze. Wiecie, do przetworzenia, nie? Tak to działa z reguły. No i na te mimik. Wszędzie są podejrzenia o mimoznawstwo. A, to jesteś ty, dobra. A tu byliśmy? Tu jest chyba generalnie wyjście, tak, z powrotem do tego miejsca. Czyli w sumie zbadaliśmy to labą. Nawet fajna miejscuwa. Dużo rzeczy zdobyliśmy jak najbardziej. Chodźmy jeszcze w tą stronę, zobaczmy, co tu się kryje dalej. Doktor Yu. Mitsuko Tokai? Co się tam zjadło? A pewnie jest miłem w którymś pomieszczeniu. Nieważne, nas to nie interesuje, po prostu sobie idźmy dalej i zgłębiajmy tą fabułę do końca. Co to będzie? Dobra, wiem, co to będzie. Use terminal. Wiecie, co to jest? Ta blokada drzwi zewnętrznych, wiecie, no. Odblokowano śluzę, my stąd spadają, bo zaraz tu przyjdą hordy nieumarłych. I co, i chodźmy do Gutsa, nie, w końcu. Bo tak w sumie trochę zboczyłem z trasy. Stąd przyszliśmy, tu idziemy. Wow, Alek znowu dzwoni? Przyjrzyj się. Wszystko, co zdarzyło się na Talosie 1, miało źródło tutaj. Było w tobie z początku tyle zapału. O kurde. Popełniłem błąd, stawiając cię w centrum badań. To wtedy zaczęliśmy się od siebie oddalać. Jesteśmy bliscy zrozumienia, do czego dążą. Co starają się stworzyć. Potrzebuję odrobinę więcej czasu. Okej, no dobra. Transcribe. Doktorze Thorstein? Gdzie pan jest? W warsztacie, właśnie. Ja słyszałem eksplozję. Nieważne. Niech pan bierze, co się da i idzie do mojego gabinetu. Ewakuujemy się. Co? Co powinienem? Neuromody, rzadkie materiały, tylko szybko. Widzimy się w moim gabinecie. Tak jest. I zabierz ze sobą Lepik. Dobra, czyli oni Lepika również używali. Ale zobaczcie, gdyby nie to, że ktoś tam doktorek zrobił tą barierę ochronną, to to byłaby przerybka naprawdę. Ale coś czuję, że to jest bosik. Jakaś ich matka, która, wiecie, sobie wzięła tą satelitę na własność, nawet dwie, i mówi, elo, nie, będę się z nim bawić. Dlatego ja, czekajcie, ja bym pozwiedzał najpierw to miejsce ze strzelbą, bo to może być grubszy kaliber. Złącze elektryczne naprawione, no, jestem zdziwiony naprawdę, że to coś tu działa w końcu. Tu jest rura z tlenem, łatwopalnym tlenem. A tu musimy uważać. Sala badań żywych obiektów. To mogą być te obiekty na wolności. Tego się obawiałem. Na
naukowcy pracowali tu nad czymś w chwili swojej śmierci. O kurczę. Dostęp do GTS jest zamknięty podczas eksperymentów. Wymogi bezpieczeństwa. Musisz dokończyć to, co zaczęli. Eksperyment muszę dokończyć. W latach 60. i 70. pierwsze ekipy badawcze chciały porozumieć się z tyfonami. Nie jest to jednak możliwe. Ich mózgi są wysoko rozwinięte i zdolne do celowego działania, lecz z jakiegoś powodu niedostępne. Nie mają swojej mowy, języka. Jak się wydaje, nawet nas nie widzą. To znaczy w sposób, w jaki my się widzimy. Oczywiście generalizuję, mówiąc nas, bo nie jestem osobą. W przeciwieństwie do ciebie. Procedura badania żywego obiektu w toku. Do czasu jej zakończenia trwa blokada lokalna. Okej. Czyli musimy gościa zbadać, ale w międzyczasie zauważcie, że podnieśliśmy taki coś. Układ mianowicie. Ale to był układ psychoskopu, tak. Szybki skan. No czyli wiecie, trochę szybciej skanujemy te ziomki, nie nasze, także chyba dobra opcja. A co mamy tutaj? Informacja, sterowanie badaniem. Procedura laboratoryjna. Fantomogeneza, czyli tworzenie nowych fantomów. Identyfikator eksperymentu, seria badań żywych obiektów TG5013. Proszę dopilnować, by ciało znajdowało się w pomieszczeniu i uruchomić psychoskopy przed otwarciem cylindra izolacyjnego. Uruchałem psychoskop i w sumie lipa, nic nie widzę. Nic to nie ma, czysto. Tu też czysto, więc mimów nie ma obok mnie. To bardzo mnie cieszy z reguły, wiecie, bo plecy to są dość ważne elementy gry. Żeby was nie zarąbali od tyłu. Okej, okay, przed podjęciem procedur eksperymentalnych należy aktywować psychoskop. No dobra. No ale... Otwórz osłonę zabezpieczającą, wytwórz falę negacyjną. Najpierw fala. Uuu. Dzieje się to? W sumie nie wiem, co on zrobił. Strzykawka PSI. Dobra, mamy projekt. Wiecie, żeby ją wytwarzać, nie? Okej, czy to pizło coś generalnie? I w sumie nic się nie zmieniło innego. Co tam było? A jak otworzę... Wytwórz falę jeszcze raz może. Okej. To otwórz osłonę może. O Jezu! Ja tego ziomka tu wpuściłem, tak? Skanuj go. Uwaga! Komora obserwacyjna uszkodzona. Okej, świetnie. Stworzyło jakoś super fajnego fantoma. Szybki zapis. Obserwacyjna uszkodzona. Uwaga! Komora obserwacyjna uszkodzona. Wal w niego! Uwaga! Dobra. Chętnie nadajemy ludzkie cechy rzeczom, o których nie mamy pojęcia. Tyfony zabijają nas bez wahania. Nie dzieje się tak dlatego, że są z gruntu złe. One nie potrafią zachować się inaczej. Wiesz, co odkryliśmy? Nie mają neuronów lustrzanych. Czyli co? Mimo ich niesamowitych zdolności istnieje coś, czego nie potrafią. Nie odczuwają, tak jak my, bólu innej żyjącej istoty. To jest przerąbane. Pokaż transcribe, co tam jest ciekawego w nim. Musimy porozmawiać o analiz Gajegos. A tam był ten ziomek, który go stworzył, więc ja tam chyba nie chcę iść. Mówię wam, to jest jakaś jego matka, nie? No i widzieliście, wytworzyła Turbo Fantoma, z którym ledwo sobie poradziłem. Bo ten strzał też mi tam ledwo wyszedł, widzieliście z tej strzykawki mojej PSI. Strzelba mi się powoli kończyła, dostał z 10 pocisków minimum. Ale z tego co widzę, możemy pójść tam do Gutsa. Tylko pytanie, co jest tutaj w tym miejscu jeszcze? Sprawdziłbym to. Ale to jest na dół, dobra. Wyposaż psychoskop przed oglądaniem. Dobra. Tu chyba nie ma nic groźnego, nie? Znaczy, tyfony będą na 100%. Człowiek, sprawdźmy to, kurczę. No, przecież mam psychoskop, no muszę go wykorzystywać w jakiś sposób, a nie, kurczę. Dobra, idziemy tam. Kostnica. Ja kluczem będę te tyfony rąbał. Dawaj go. Rozwiązałem
rozwaliłem tyfona, czy on tak jakby zemdlał? A wiedziałem, że tu jesteś, chodźmy. Ale one mocno biją, słuchajcie. Już ten mnie prawie zarżnął. Weź coś zjedz, chłopie. Dobra, on będzie teraz najedzony, więc będzie się coverował sam. Zróbmy save'a, bo jakby nie patrzeć, pokonaliśmy tego dużego bossa. Znaczy, chyba to był boss. I myślę, że to był ważny krok w moim badaniu i w mojej grze. Że w końcu coś wygrałem, nie zabił mnie za pierwszym razem. Części naprawcze, materiały mineralne, bardzo fajnie mi się to podoba i przydaje. No dobra, tu widzę, że za wiele rzeczy nie mamy. Tu jest do naprawienia wieżyczka. Chyba tyle, no. O, dobra. Serio takie... Byłeś wieżyczką, ziomek? Naprawdę byłeś wieżyczką? Ale oszukał. Głos mimiczny, apteczka. Wieżyczką, idź precz. Nie będę cię naprawiał, goń się. Tu to roto, tu to roto, to. No i w sumie tu nie ma nic ciekawego, no tak wyszliśmy tu, trochę czasu straciłem. Znaczy wiadomo, nie, jakieś tam rzeczy się wyjęło i na pewno to się przyda przy recyklingu. Bo sobie z tego narobimy zapas znowu amunicji i tak dalej. Ale jakoś to super, super potrzebna ta miejscówka nie była. Karta do kapsuły, co to jest za miejsce? Morgu. Zbliża się operator. No widzę, elo. Tylko że dobra, karty nie mamy, więc tu i tak nie wejdziemy. Jeszcze w tej miejscówce nie byliśmy. I potem wracamy do windy i jedziemy do tego naszego... wiecie... Jak się nazywał? Kurczę, Gutsa, tak? Gutsa. Przepraszam bardzo. Co to jest za miejsce? Co tu robi? Okaz w środku, ale w środku czego, stary? Tego środku, tak? Jakoś to mogę włączyć? To ode mnie zależy? Typon Antropantasasmus. No czyli to jest ten fantom, nie? Tylko ja nie za bardzo mam jak go oglądać, no bo tak wiecie. Więc chyba to nie moja rola, a przynajmniej jeszcze nie teraz. Dobra, koniec tracenia czasu. Robot coś mignął tędy. Story! Dobry jesteś. Sprawdzam. O, kombinezon, kombinezon. Super. Ekstra, ekstra, ekstra. Bo stary fantom mnie obił, nie? Czaisz? Bezczelny był. No to co, idziemy do oddziału Guts, nie? Strzelba wydłoń. I można wypójść dalej. Co to jest za miejsce? Jakaś maszyneria, kurde, jak z rosyjskiego metra sprzed 4 lat. Ale się rozwalił. No, kilka części miał. Tu jest Mim, widziałem cię. Oszczędzałem to PSI do momentu, do którego nie znalazłem projektu. Jak znalazłem projekt, no to wiecie, walimy to trochę, nie? Tylko pytanie, gdzie jest boss? Czy ten boss to był ten, którego ja zabiłem, czy on będzie jeszcze jakiś inny fajny? Okej, to jest jakaś dziwna skrzynia. O fuck. On mówi o mnie? Chyba nie mówi o mnie, co? A coś to cię znakotuje, stary. Nie? Dobra, na szczęście. Wieżyczki typu likwidator. Ostatnia linia obrony Transstaru przed tyfonami. Nietrwałe, ale łatwe w produkcji. Najlepszy jest wbudowany w nie psychoskop. Jest w stanie odróżnić obcego od człowieka. No to się zorientowałem, że one analizują, nie? Bo nie jesteś obcym. Jeszcze nie jestem obcym. Okej, bardziej mnie interesuje... Stąd przyszliśmy. Live exam, czyli badania na żywych ludziach. Material extraction, wyzyskiwanie materiału. To mogą być fajne części. Ale muzyka nagle zgłośniła się, więc mi się to nie podoba za bardzo. O Jezu! O kurde, mamy ziomka żywego, zobaczcie. No ja się cieszę, a wy? Oj. Ojejku, ojejoj, co tam się dzieje? Ale dużo fajnych rzeczy, więc musimy tam wejść. No nic, teraz się będziemy z nimi lać. W każdym razie, co to jest za ziomek i co mam z nim zrobić? Co mogę mu zrobić? Więzień z psychotronicznego, nowy cel.
Potrzebujesz broni? Amunicji? Widziałem, jak jeden z jajogłowych wchodził do tego arsenału. Wiem, jaki jest kod. No to dawaj ten kod. Wyciągnij mnie stąd, to ci go zdradzę. Nazywam się Aaron. Aaron Ingram. No już, daj spokój do cholery, wypuść mnie. Okej. Udzielono zgody na wgląd w kartotekę ochotnika testowego. Zobacz kartotekę. On coś zrobił? Handel ludźmi, porwanie na postawanie osoby nieletniej. O, to za to cię nie wypuszczę, gnoju. Pedofilię tępię. Tępię i nie przepuszczam, sorry. Hej. Co ty czytasz? Powielenie mimo oraz przetwarzanie materiałów fizycznych. Moją kartotekę? Ekstrahuj mimo. Przysięgam na grób mojej matki, że to kupa... Hej! Co ty wyprawiasz do cholery? No nic, kolega będziesz miał, stary. Jeszcze się robi mim. Zaraz ci wyjdzie kolega, zobaczysz. A, on z tego wyjdzie. Ciekawe, czy z nim poradzi. Walki na arenie, słuchajcie, ale jazda. Zakończone. Co tam robi to coś, ha? Mim wyekstrahowany. To mogę go upuścić, dobra. Mogę też otworzyć drzwi. Ale jak tam jest faktycznie dużo broni. Nie, no dobra, walić broń. Najwyżej będzie przy jego ciele kot, a jak nie, no to trudno. Ej, weź no! Okaż, że mi trochę litości do cholery! Too late, bro. Giniesz za pedofilię. Szlak! Ty... Mówiłem, że masz tego nie robić! Och, cholera! No zabij go! Serio, jeden mały mim tak cię porobił, stary? Ja wiem, że jestem człowiekiem, ale ja nie zamierzam go... O, i zobaczcie, możemy teraz się pobawić mimami. Ten koleś był złym człowiekiem i tyle. Wabiki. Co to robią wabiki? Skąd się biorą i jak służą? A, patrzcie. Okej. Jestem złym człowiekiem. Mam wyrzuty sumienia, że go zabiję, naprawdę. Pewnie w toku. Już? Tak, wlazły tam, dobra. Wyłącz się. No już wlazły wszystkie. Oba trzy. Dobra. I przetrwórz materiał. Tyfony też zabił, no to za gość. Tu jest wszystko bezpiecznie, chyba mogę otworzyć drzwi, nie? No. Sorry goście, byłeś więźniem. Na kimś to musiałem sprawdzić. O, kiepska śmierć trochę. Przepraszam, stary. Gdzie ten materiał to odprowadziło? Ciekawe. Czyli oni z tej złotej siatki produkują mimy, nie? A tu jest hakowanie 3. No my tam się nie dostaniemy mimo wszystko. Chyba, że mamy tyle neuromodów. Zobaczmy zaraz. Neuromody. Inżynieria. Czy nauka? Hakowanie? Tu jest hakowanie. No. Hakowanie 2. Enter. Potwierdź. Neuromody 2 zostają. Potrzebuję jeszcze 4. Trochę mało. To jest premia za pełny brzuch. Zwiększa pulę punktów PSI do 150. A zróbmy sobie to. Jasne, że tak. Neuromody wykorzystane. Hakowanie w miarę ogarnięte. Są jedne drzwi, które musimy sprawdzić, ale to będziemy wracać i wtedy to się zrobi. Tu być może również też kiedyś przyjdziemy. Sprawdzimy sobie tylko jeszcze delikatnie, co się znajduje za tymi drzwiami. Bo może akurat to będzie dojście do arsenału. Dobra, dawaj mi lepika. Tu jest dojście do arsenału, tylko chyba w taki trochę mniej przyjemny sposób, tak myślę. No, ale możesz trafić. Patrz, on nie może, no. Gnój. Dziękuję. Ale zobaczmy, co jest tutaj za tą pianką, co się za nią kryje. No nie, tu nie wejdziemy. Tam są neuromody, widzę, i to bardzo fajne. Arsenał, blum. Ociulik, ten ziomuś tam dalej lata, czyli on sobie tylko stworzył tego gościa, żebym się z nim pobawił, nic więcej. Kapsuła ratunkowa, cześć, kim jesteś? Naukowy, to średnio mi się poszydasz tutaj. Labs A, Labs B. No tu byliśmy wszędzie, no. A tam możemy się dostać tylko i wyłącznie przez hakowanie.
Po prostu możemy się umówić, że my tam wrócimy kiedyś, nie? Ale tam jest tylko pistolet, strzelba, to chyba nic ciekawego nie straciłem. No i dobra, elo. Słuchajcie, odcinek trwa już prawie pół godziny, bez kilku sekund. Więc logiczne chyba będzie, że... Local lockdown lifted. To jest jakaś winda. I wypadałoby teraz, żebyśmy sobie poszli do... Egzotyczne materiały? O, może je przymierzymy. Czekajcie. O proszę, to z tyfonu zrobiłem, to się opłacało jednak. Prawda jest nieprzyjemna. Każdy stworzony przez Transstar neuromod zawiera rzadkie materiały pochodzące od mimów. No trudno, no. Jeśli uważałeś, wiesz jak powstają mimy. Aha, mam frienda. Słuchajcie, walka i kończymy ten odcineczek, nie? Czas się zatrzymał i pisk! Dobra, oddał mi. Skubany. O, żyjesz. Płonie. On żył jeszcze? To jest to przecież kule. To taką... A, już się zmarł. Komuś mi zepsuć to oczywiście jeszcze. No już, kurde. Każdy przychodzi i niszczy. Części zamienne. Przepalona płytka obwodu. Czyli takie, wiecie, główienka. Nic ciekawego się tu nie stało w sumie. Czy wiemy, że... czy możemy pójść... Co znowu? Nieważne, bo ten odcinek się nie skończy nigdy. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Nie wiem jeszcze jak długo seria potrwa, ale oczywiście zgodnie z naszym harmonogramem, który jest na grupie na Facebooku. No i to tyle w sumie, gra mi się właśnie wyłączyła, więc chyba stymingowałem to nawet ładnie. Ja mam nadzieję, że się widzimy już niedługo i do zobaczenia niedługo. Cześć!